Pomódlmy się, prosząc Boga o łaskę, miłosierdzia dla nas, dla naszych rodzin, aby Jego Najświętsza krew wylała się przy obficie na nas, chroniąc nas, uzdrawiając nas i napełniając Bożą obecnością. Panie Jezu, zanurzam w Twojej przynajświętszej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzone mojej modlitwie. Zanurzam wszystkich obecnych na tych rekolekcjach oraz ich rodziny. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiał, doświadczał, wszystkie rozmowy, które będę prowadził, moje słuchanie Twojego słowa, moją modlitwę i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, do tych spraw, rozmów, modlitwy, słuchania Twojego słowa, odpoczynku. Proszę Cię, aby Twoja krew przeniknęła te osoby i wszystkie sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, moją przyszłość i moją teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby Bóg mógł pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.